Strategię rozwoju gospodarki morskiej do 2020 roku przygotowuje dla rządu zespół szczecińskich naukowców. W dokumencie znajdzie się zapis o polepszeniu dostępu do portu w Szczecinie, czyli o pogłębieniu toru wodnego do 12,5 metra. W tego typu dokumentach nie wpisuje się konkretnych nazw zadań inwestycyjnych. Po prostu one co do natury takie są. Ja nie mam obaw, dlatego że oprócz tworzenia tej strategii i odpowiednich zapisów, dużo się dzieje wokół samej inwestycji 12,5 dla Szczecina. Jak Państwo wiecie, bo śledzicie prasę, Urząd Morski teraz wybrał wykonawcę na drugi etap modernizacji kanału Piastowskiego. To jest związane z 12,5 metra dla Szczecina. Jak zapewniał prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin-Świnoujście, ta inwestycja jest bardzo ważna, między innymi dlatego, że zapewni nowe miejsca pracy. Jest to inwestycja rozwojowa. To ona ma nie tylko stworzyć warunki do przyjmowania większych statków, czyli jakby do kreowania wartości dodanej w porcie poprzez miejsca pracy, poprzez dodatkowe wpływy z opłat portowych czy też dla przeładowców, ale również ma utrzymać konkurencyjność portu w Szczecinie na tle portów południowego Bałtyku. Przy planowanym pogłębianiu toru wodnego równolegle będą prowadzone dwie inwestycje. Urząd Morski w Szczecinie pogłębi odcinek drogi wodnej Świnoujście-Szczecin, a Zarząd Morskich Portów zmodernizuje nabrzeża oraz baseny i kanały portowe. Dostęp do portu jest istotną sprawą dla miasta. Wobec tego nie ma rozwoju przemysłu. W gospodarce morskiej, zgodnie z rocznikiem statystycznym, pracuje prawie 12 tysięcy osób. Zatrudnionych jest w gospodarce ponad 1000 podmiotów gospodarczych. Jest to duży potencjał ekonomiczny Szczecina i tutaj te wszystkie nasze działania zmierzają do pozytywnego nacisku, aby ten projekt sfinalizować. I chcemy tutaj jednoczyć wszelkie środowiska i społeczne, i polityczne, i przede wszystkim gospodarcze, które miałyby wgląd w sprawę i monitorowały, bo nikt tak niedobrze nie monitoruje całego tego projektu 12,5 jak środowisko gospodarcze. Wiceprezydent podkreślał również, że ta inwestycja powinna zostać jak najszybciej zrealizowana, by Szczecin mógł się rozwijać. Tę inicjatywę poparł również wicemarszałek Wojciech Droszcz. Inicjatywa, podobnie jak przy Akademii Sztuki, musi być społeczna, tak? Czyli jak największe, szerokie poparcie społeczne spowoduje nacisk na organy decyzyjne, aby te 12,5 metra dla Szczecina i portu szczecińskiego osiągnąć. Zarząd portu w Szczecinie ocenia, że oprócz pogłębienia toru wodnego będzie trzeba też przystosować nabrzeża do głębokości 12,5 metra, tak by statki wpływające do portu mogły cumować przy wałach Chrobrego.